Aleluja. Tradycja ciele. To jest dobra nowina. Dobra nowina o tym, że Bóg tak pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To dobra nowina dla każdego z was. To dobra nowina na ten czas. Na ten czas, gdzie ludzie szukają sprawiedliwości na tym świecie. Ten świat nie ma żadnej sprawiedliwości. W tym świecie nie odnajdzie się sprawiedliwości. W tym świecie nie odnajdzie się porządku, którego szukają ludzkie serca. Ten świat idzie na zatracenie. Czy chcemy, czy nie chcemy, wszystko się kończy. Jest tylko jedna nieskończona sprawa. Tą nieskończoną sprawą jest miłość Boga do człowieka. Słowo Boże mówi, że Bóg tak pokochał tą ziemię, że dał swojego Syna jednorodzonego Jezusa Chrystusa, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. Ten banalny tekst uratował moje życie i może uratować twoje. Nazywam się Artur Cyroński. Byłem człowiekiem utopionym w grzechu. Nie w grzechu małej ligi, ale w wielkim grzechu. Byłem zawodowym przestępcą. Byłem dealerem narkotyków. Byłem człowiekiem, który umierał kilkakrotnie od kokainy. Byłem człowiekiem, który niszczył innych ludzi. Byłem człowiekiem, który odsiedział wiele lat w więzieniach. I w 2001 roku osobiście spotkałem Jezusa. Uklęknąłem przed Nim na kolana i powiedziałem: jedynie Ty jesteś Panem i Bogiem. Jedynie Ty możesz uratować moje życie. Nie uratuje mnie resocjalizacja. Nie uratuje mnie porządek tego świata. Ale Ty możesz mnie uratować. Tam w więziennej celi powierzyłem Mu swoje życie. Zaufałem temu, którego nie widziałem. Uwierzyłem w Tego, o którym tylko słyszałem. Dzisiaj ta prosta Ewangelia o tym, że Bóg umarł za twoje grzechy jako człowiek tu na ziemi, umożliwia ci zmianę totalną zarówno w wieczności, jak i teraźniejszości. Bóg jest żywy. To nie jest religia. To nie jest popaprany system, w którym wszyscy jesteśmy utopieni. Ten kraj mówi: ja jestem Polak i katolik, ale mam głęboko gdzieś cały system prawideł Bożych. Ten kraj mówi, że jeżeli ochrzczą cię dnia ósmego, to będziesz kimś wielkim w królestwie. Prawda jest taka, że nie będziesz nikim w królestwie, jeżeli nie oddasz życia Jezusowi Chrystusowi. Ten żywy Bóg mówi do dzisiaj do ciebie prostą rzecz. Pokochałem cię! Pokochałem cię! Dałem ci dowód swojej miłości! Ten dowód polega na tym, że zszedłem na ziemię jako człowiek i umarłem za ciebie, chociaż nie musiałem. Poniosłem należną tobie karę, a potem wstałem z martwych. Wiele ludzi mówi: tak, gadaj co chcesz, jest wiele dróg do tego, aby poznać wielki wszechbyt. To jest nieprawda. Jedynie Jezus Chrystus jako człowiek wstał z martwych. Jedynie On. Jedynie On. Mahomet nie wstał z martwych. Budda nie wstał z martwych. Żaden z polityków nie wstał z martwych. Jezus wstał z martwych. Kto uwierzy w sercu swoim, że Jezus Chrystus wstał z martwych, będzie zbawiony. Zbawienie wieczne stanie się Jego udziałem. A moc Świętego Ducha umożliwi mu życie w sukcesie tu na ziemi. Nie w byle jakim sukcesie, ale w sukcesie, który jest prawdziwy, który jest rzetelny, nieskończony. Zrób dziś prostą rzecz. Skonfrontuj swoje życie z prawdą. Usiądź sobie na swoim łóżku wieczorem i powiedz: Jezus, usłyszałem dziś o Tobie na ulicy. Ja nie wiem, czy to jest prawda, ale jeżeli jesteś żywy, daj mi się poznać. Ja chcę Ciebie poznać. Ja chcę się z Tobą spotkać. I On się z Tobą spotka. Bo Słowo Boże mówi, że każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, będzie uratowany. Nie wierz religii. Nie wierz żadnemu systemowi religijnemu. Jezus nie był katolikiem. Jezus nie był protestantem. Jezus był Bogiem. Jezus był Królem Wszechświata. Jezus nie przystępował do Najświętszego Sakramentu. Jezus nie miał nawet Nowego Testamentu w ręku.
Jezus był Bogiem, zszedł na tą ziemię jako człowiek, przeżył 33,5 roku, nie złamawszy żadnego z praw żydowskich, a potem umarł na krzyżu w ciele, złamał grzech, zniszczył diabelskie działania. Dzisiaj, przyjmując Jezusa jako Pana i Zbawiciela, zaczynasz władać nad wszelką nieprawością tej ziemi. Możesz się uratować, zrób to jeszcze dziś. Skorzystaj z mocy, o której mówimy. Jeżeli chorujesz, podejdź do kogoś z nas, zostaniesz uzdrowiony za darmo. Jeżeli masz problemy demoniczne, podejdź do któregoś z nas, zostaniesz uwolniony za darmo. Pomodlimy się w Twojej sprawie. Mamy taki układ w Chrystusie Jezusie z Bogiem, że On nas wysłuchuje. Doświadcz nas, wystaw na próbę. Powiedz, chcę sprawdzić tych ludzi. Nazywamy się Kościół Mocy. Jesteśmy ponaddenominacyjną grupą wierzących w Boga ludzi. Znajdź nas, dowiedz się o nas. Jesteśmy ponad całym tym chorym systemem. Skorzystaj z mocy Ewangelii, którą dziś do Ciebie głosimy.